wiesz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Znajdujemy się w kawiarence, która nosi taką nazwę Sacrum et Profanum. Można to przetłumaczyć świętość i profanacja. I kiedy słyszę o chrzcie, dzisiejszą uroczystość chrztu pańskiego, to moje myśli kierują się do chrztu mojego, do pojmowania chrztu dzisiaj przez ludzi. I myślę, że wiele tam takich profanacji. To miejsce też pokazuje, że chrzest no, często jest traktowany jako pewnego rodzaju gusła, coś takiego bardzo bezbożnego. Kiedyś pojechałem sobie na chrzest, zaproszono mnie i dziecko miało takie długie włosy, takie trochę moroszczochrane, fajnie wyglądało, no ale mówię, może by przyciął temu dziecku, żeby na ten chrzest ładnie wyglądało. Babcie, które są, obskoczyły mnie z wielkim krzykiem i mówią, jak nie wolno przed chrztem obcinać dziecku włosów. Pytam, bo co jest powodem? Widzę różnego rodzaju gusła, zabobony, gdzie żeby dziecko było zdrowe, przywiązuje się jakąś czerwoną wstążeczkę, bo to ma dziecko uratować, bo coś się z dzieckiem dzieje, to jest przecierane jakąś szmatką czy czymś. Ostatnio się usłyszałem też od znajomych, że nie wolno z dzieckiem przed chrztem wjeżdżać wózkiem na cmentarz. Nie wiem dlaczego, tak, ale to jest przerażające. To jest tak przerażające, tak straszne i jeszcze mając na uwadze, że jesteśmy ludźmi, którzy są ludźmi wierzącymi. I teraz chrzest, coś bardzo niesamowitego. Pierwszy sakrament, który oczyszcza nas z grzechów. On gdzieś tam przemija, on jest nieważny dla tych ludzi. I myślę, że dzisiaj ta refleksja powinna płynąć do każdego rodzica, do każdego rodzica chrzestnego. Czy nie stworzyliśmy zabobonu, guseł, czegoś strasznego, czy nie odeszliśmy od tego, co najważniejsze, czyli od chrztu, od sakramentu, który oczyszcza nas z grzechu pierworodnego. Od chrztu, który tak naprawdę zapisuje nas do Kościoła, gdzie stajemy się członkami żywego Kościoła. I pytanie też do tych rodziców, którzy mówią, dziecko dorośnie, to wybierze. Tak jakby rodzice no, nie mieli wpływu na to, nie byli odpowiedzialni, byli kim, nie mieli wartości, nie chcieli dla tego dziecka dobra. Chrzest Pański. Niesamowita scena w dzisiejszej Ewangelii. Kiedy to Jezus podchodzi do Jana w Jordanie, prosi go o chrzest. Jan do tej pory chrzcił wielu ludzi, polewał ich wodą, jakiś taki symbol. Oni twierdzili, że pomaga, tak, oczyszcza ich z grzechów. Ale jednak coś innego się dzieje, kiedy to Jezus prosi Jana o chrzest. Chce zachować tradycję, chce być podobny do innych. I teraz po tym chrzcie, co się dzieje? No, dzieje się nieprawdopodobna scena, kiedy to tak naprawdę otwiera się niebo. Kiedy to, można powiedzieć, Bóg występuje w Trójcy Przenajświętszej. Czyli najpierw pojawia się Duch Święty jako gołębica, potem odzywa się głos z nieba. Bóg mówi, to jest mój Syn umiłowany. Gołębica jest Duchem Świętym. Jezus Chrystus, który jest Synem Boga Żywego. Cała Trójca pokazuje, już teraz będzie inaczej. Już teraz życie się zmienia. Kiedy Jezus zostaje ochrzczony i nie jest to tylko jakiś rytuał. To jest coś więcej. Bóg mówi, Jego słuchajcie. Dla nas, dla ludzi wierzących, też wskazuje nam drogę. Jego słuchajcie. Chrzest jest sakramentem, który otwiera nas na pozostałe sakramenty. To nie jest tak, że przez chrzest raz otrzymaliśmy sakrament, łaskę i Jezus nas nie obdarza już żadnymi łaskami. Wystarczy
tak naprawdę otworzyć się na Jego prowadzenie, na Jego łaskę. Chrzest jest takim otwarciem na pozostałe sakramenty, na pozostałe łaski. I ciągle chce nam błogosławić. Dlatego analizując ten wielki dar, który otrzymaliśmy od Pana, że zostaliśmy ochrzczeni, że zostaliśmy oczyszczeni z grzechu pierworodnego, korzystajmy z Jego łaski. Dlatego przyjmijcie dar Bożego błogosławieństwa. Pan z wami, niech was błogosławi, strzeże i prowadzi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi.